Cześć, czas na kolejne wieści z domów sportowców. Po drobnej przerwie na eksportowca, czyli Radka Majewskiego, czas na kolejnego aktualnego piłkarza Pogoni Szczecin, wytypowanego przez Adama Frączaka, Kamila Drygasa. Kamil jest już z nami, cześć. No cześć, Arturito, poznajesz mnie? Tak, poznaję. Poznaję, chociaż postraszyłeś mnie trochę, że nie będzie tego, ale... Tak wyszło, widzisz. Miesiąc zapytania i miesiąc w domu i co mam zrobić. Ale to już masz więcej na dole niż u góry. No tak, no bo ta broda pędzi, miałem, chciałem mieć taką fajną, wygładzoną, wiesz, sobie u barbera byłem i tak dalej, a tu nagle kwarantana. Od czego chciałem zacząć, bo rozmawiałem dwa dni temu z Radkiem Majewskim i on podobną, nie tą samą, ale dość podobną kontuzję miał, tak jak ty. I rozmawialiśmy o tym, że to jest jakiś taki mały plus w świecie ogólnie minusów, które nas teraz otaczają przez pandemię na całym świecie, ale no, zyskujecie trochę czasu na to, żeby dojść do pełnej sprawności w czasie, kiedy nikt nie gra. To znaczy tak, powiem ci, że to jest dobre dla tych zawodników, którzy gdzieś tam mieli urazy wcześniej i teraz mogą dojść sobie fizycznie do tej dyspozycji, nie? No bo wiesz, jak gdzieś doznał kontuzji, nie wiem, dwa miesiące temu, to ani rehabilitacja, ani nic i tak dalej, nie? Ale my z Radkiem jesteśmy w dobrej sytuacji, bo ja już byłem prawie praktycznie zdrowy, dostałem zielone światło od doktora, a tu nagle widzisz ten wirus i tak dalej i no i miesiąc tak naprawdę mam więcej na przygotowanie się fizycznie do tego, nie? No, ale brakuje tej piłki z drugiej strony i to wiesz, tak nie do końca jest takie dobre, nie? No tak, bo to było wiele miesięcy bez czucia piłki, dopiero zaczynałeś to mieć znowu i ciach. No i teraz jest praktycznie treningi tylko biegowe, siłowe, nie? No i gdzieś tam wcześniej w dwójkach, no to jakieś wiadomo podania i tak dalej, no ale gdzieś tam te gierki, brakuje tego wszystkiego, tego czucia, tego przeciwnika i tak dalej, no także na to pewnie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, nie? A powiedz mi, czyli po jakieś 14-15 km teraz, tak? Będziesz biegał, jak głównie bieganie. No ja 14-15, a mój pies 40. czyli masz partnera do biegania? No powiem ci tak, jedyną, nie osobą, ale psem zadowolonym z tego, że jest ten wirus, no to jest właśnie mój pies, no bo wcześniej zanim jeszcze też zapozamykali te parki i tak dalej, no to zawsze go brałem na każdy trening biegowy i wiesz, ja biegłem, a on 100 metrów przede mną wracał, 100 metrów do przodu, nie? Także wiesz, ja 14, on 40, nie? No ale zadowolony był, nie? Także wiesz. No dobra, bo wjechałeś na taki temat, ja tylko delikatnie powiem, że wytypował cię Adam Frączak. Zaczął od tego, że zaczął jakby punktem jego zaczepienia od tego, dlaczego chciałby zobaczyć rozmowę z tobą, to był nie tyle pies, co twój kot, bo słyszał o nim wiele, nigdy go nie widział. To jest jakaś tajemnica? O co chodzi? No powiem ci tak, no kotka. Ale kota nie zmusisz do niczego, człowieku. No. A wiesz, wezmę na spacer, tu posłucha, tu tam, a kot, no nie wiem gdzie on jest teraz, człowieku, on się chowa, gdzieś ma swoje ścieżki i tak dalej, także on jest taki, wiesz, shadow. Czyli poza żoną zwierzęta, więc jakoś tam sobie w domu radzicie, rozumiem, jakieś rozrywki, coś? No co mamy zrobić, Artur, no każdy sobie musi radzić, nie, no wiadomo, że siedzisz w tym domu, do sklepu wyjdziesz raz na tydzień, jest tam jakieś większe zakupy zrobisz, a tak to co? Nic nowego ci tu nie powiem. PlayStation TV, Netflix, jakieś gry, no takie tam coś tam czasami wymyślamy, jakieś różne pierdoły, ale to dłuży się strasznie ostatnio ten okres, ci powiem. No, no zwłaszcza jak się ma takie życie, jakie wy macie, w sensie codziennie 25 kolegów w szatni, atmosfera szatni, wyjazdy, mecze, to nagle zupełnie inny styl. Powiem ci, że to zawsze. Człowiek jak się przyzwyczaja do tego, no ja sobie nie wyobrażam na przykład jakbym miał z piłką skończyć, nie? Co ja będę robił człowieku? No przecież tak brakuje tej szatni, miesiąc minął, a już nie wiem, no chodzi mi noga cały czas, no, nie mogę usiedzieć i tak dalej. No także tego strasznie brakuje. No gdzieś tam wiesz, rozmawiamy, spotykamy się na tych na FaceTime'ach, właśnie WhatsAppach czy coś, no, ale to nie jest to samo kompletnie. Mm-hmm. A to jak mówisz o piłce, to znaczy, że jakoś próbujesz sobie substytut jakiejś piłki znaleźć, w sensie, bo ja na przykład szukam, może ty mi podpowiesz, nowych jakichś seriali, filmów, dokumentów o piłce, coś co by dało chociaż trochę tych emocji, które ta piłka dawała, bo... Nie,
powiem ci tak, seriali o piłce to nie lubię oglądać za bardzo. A myślałem, że pytasz o coś innego. Myślałem, że szukasz trenera jakiegoś czy coś, jakiegoś menadżera czy skauta, no to jestem jak coś gotowy. Spróbujemy, zobaczymy. Nie jest za późno dla mnie na rozpoczęcie. Ale... Nigdy nie jest za późno, powiem ci. Tak, widziałem, w ogóle filmik widziałem, jak papierem żonglujesz? No było. No powiem ci, bardzo dobrze to wyglądało. Pierwsza próba, to znaczy pierwsza po którymś tam naładowaniu telefonu. Ale... Dobra. Czyli tej piłki nie oglądasz w jakiś sposób, powtórki, coś w tym stylu? Analiza? Nie, no, mecze i tak dalej to oglądam cały czas, jest tam jakieś skróty gdzieś na YouTubie co chwilę mi wyskakują i tak dalej. Całe mecze czasami oglądam, bo już naprawdę z nudów nie ma co robić, ale nie lubię takich seriali, wiesz, gdzieś tam o tych piłce, jak było kiedyś, jak coś tam, bo to te czasy, moim zdaniem, to kompletnie się zmieniły i gdzieś tam, nam to mnie nie interesuje za bardzo. No ja jestem świeżo, dopiero teraz nadrobiłem, obejrzałem ten serial o tym mistrzowskim sezonie Manchesteru City i tak przyszło mi do głowy, no bo to jest sezon ostatni takiej dominacji w Anglii, bo nie jest tajemnicą, że ty gdzieś tam sympatyzujesz z Liverpoolem. Że Liverpoolowi to po prostu ucięli sezon, w którym oni mogli wszystkie możliwe rekordy pobić i taka sytuacja też się gdzieś tam w piłce zdarza. No zdarza się, no ale no nie, no myślę, że ten sezon dokończył, no tego mistrzostwa już nie mogą im odebrać, bo ta przewaga jest tak duża, że no nie ma szans, że ich tam ktoś dogoni. Ale myślałem, że miałeś inne zajęcie. Nagrywałeś na Casa de Papel. Nie, ale... Jedną z głównych roli grasz. To no pochwalić. Imieniem no nie mam jak się pochwalić, tylko imiona nas łączam, naprawdę charakterologicznie jestem innym człowiekiem. Dobra, powiedz. Ale to jeden z ulubionych seriali chyba w szatni, bo z Kostasem jak rozmawiałem to akurat wyczekiwał, on w ogóle w urodziny dostał nowy sezon. Wszyscy po kolei, bo listek też mi mówił. Jeden z ulubionych chyba seriali w szatni pogoni. No nie, no powiem ci, że ten serial jak wyszedł, no to tam gdzieś 3 dni pewnie każdy z nas go obejrzał, nie? Ale szczerze mówiąc zawiódł. Pierwsze 4 odcinki dla mnie to praktycznie nic nie działo, dopiero jak El Profesor wrócił, wtedy zaczęło działać, nie? No widzisz, jak na boisku czasem trzeba profesora, żeby wrócił. No właśnie, a ty czujesz, że to jest możliwe, że jak wrócimy do grania, to ty już jesteś... do grania w pierwszym składzie, wiadomo, nie jesteś trenerem, ja zawsze wiem, żeby wszyscy powiedzieli, nie, no to trener wybiera, ale jak ty się czujesz? No nie no, myślę, że fizycznie i tak dalej to nie będzie żadnego problemu, no tylko mam nadzieję, że będziemy mieli jak najwięcej czasu na treningi piłkarskie, wiesz o co chodzi, że tam gdzieś 2-3 tygodnie potrenujemy, żebym ja to wszystko poczuł i tak dalej, ale tak to myślę, że jestem gotowy. Jeżeli chodzi o Pogoń, to no wrócimy do grania. Wszystko na to wskazuje, że liga wróci i zdążymy dograć te brakujące kolejki, no i grupę mistrzowską też zagramy. Na pewno. No właśnie. No to tak naprawdę, czy rozmawiacie o tym? Jakieś cele już sobie powoli w głowach próbujecie stawiać, żeby już sobie projektować, co tam nas czeka w najbliższym czasie? No rozmawialiśmy wcześniej, gdy to wszystko się zaczęło, no gdzieś tam, wiesz, na tej tabeli, nie wiem, czy znasz tabelę w ogóle? No znam, nie na pamięć, ale... No mamy 2 punkty przecież do drugiego miejsca, no także o te podium to na pewno będziemy walczyć. Gdzieś tam ta Legia trochę uciekła, no tam chyba jest 10 punktów, o ile się nie mylę. No to wiadomo, 11 czy 10 punktów będzie pewnie ciężko odrobić, ale no o te pudło to na pewno powalczymy i jesteśmy w stanie to zrobić. To będzie trochę jak taki nowy start, jak zawsze przed sezonem. Wielka niewiadoma, to teraz w trakcie sezonu wracamy jak ten. Jak forma drużyn, no wszyscy biegają, wszyscy trenują. Nowy, tak jakby nowy sezon, tylko trochę krótki, nie? Trzeba dobrze go zacząć. No, no trener Probierz mówi puchar maja, to może być taki trochę puchar czerwca-lipca, no. No dokładnie. No tych meczów, no mówię, 11 meczów, masz 33 punkty do zdobycia, no. Przede wszystkim, wiesz, początek będzie najważniejszy, gdzieś tam pierwsze 2-3 mecze. Dobrze zapunktować, no później to wiadomo, no gdzieś tam wygrasz, tak jak mówię, 2-3 mecze, to później idzie, czasami masz taką falę, że gdzieś tam wygrasz więcej, no i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. To co, Kamilu, ja ci dziękuję za rozmowę. Dobra, Artur, tak niczego ciekawego się nie dowiedziałeś, także odradzałem ci ten telefon od dawna. Jak
Także trzymaj się, pozdrawiam wszystkich. Ale jeszcze wiesz, że masz jeszcze możliwość, bo póki siedzimy w domach, to takie rozmowy ja robię raz w tygodniu z kimś z szatni, więc możesz swobodnie kogoś wytypować, albo ja sobie wybiorę kogoś. Tylko ja wiesz, usuwam ten twój numer zaraz, nie, po tej rozmowie. Ale ja z tobą nie będę już rozmawiał. No dobra, wytypować, dobra. Czekaj, ja ci wytypuję, kto był? Frączu, Bartek, Kotas, Rico, no ja wiem. Mariusz Malec. A Mariusz Malec świeżo po pojedynku w Kujdzie Ekstraklasy. No niestety przegranym, ale w dogrywce. O to też go wypytaj. Zapytaj go jak tam na tej wiosce u niego tam. Co robi i tak dalej. No a on już nie wrócił? Wrócił chyba. No dobra, to wypytam. Dobra, to dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Jeszcze, Artur, chciałbym pozdrowić Krzysztof, prawda? O. Powiedz mu, żeby nie golił tej brody. Też. Zobaczymy, ile wytrzyma. Dobra. Pojedynek na brody, to ja się nie włączę. No nie. Tylko faceci. No to bardzo miło było zobaczyć. Trzymaj się. No, cześć. Wszystkiego dobrego, hej. We'll be right back.